Good morning and happy Sabbath to each and every one of you. Dzień dobry i życzę wszystkim błogosławionego sabatu dla wszystkich was będących tutaj. I hope you've had a pleasant week that has just gone by. Mam nadzieję, że ten tydzień, który upłynął, był dla was przyjemnym tygodniem. How many of you have had a very, very exciting week? Ilu z nas miało bardzo taki ekscytujący tydzień? Okay. Few people. Yes. Some of them are shy and putting their hands up, but that's okay. Niektórzy może troszkę się krępują, niektórzy podnoszą ręce. Okay. Pastor's week is fairly busy, and if you wanted to actually know how a pastor's week was or went, you need to talk to his wife. Any pastor, talk to his wife and she'll tell you the kind of week that she and he has had. Tydzień każdego pastora jest tygodniem bardzo zajętym. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak on wygląda, to powinniście zapytać żonę pastora. And I promise to go a little bit slow. Obiecuję, że teraz będę troszkę wolniej mówił. You won't miss anything that I've said. Żebyśmy nie przegapili niczego, co będzie powiedziane. I pastor the church at Ascot Vale. Ja jestem pastorem kościoła w Ascot Vale. And I am also the hospital chaplain for the Seventh-day Adventist Church at our major hospitals in Melbourne. Jestem również kapelanem szpitali adwentystycznych w Melbourne. I'm also a chaplain at our Coronella Aged Care. I również jestem kapelanem w naszym domu opieki Coronella. And it is a pleasure to meet with many of our elderly saints at Coronella. I wielką przyjemnością dla mnie jest rozmowa z wieloma świętymi osobami, które znajdują się w domu opieki Coronella. And that is one place that I can sit down and listen. I to jest jedno miejsce, gdzie ja mogę sobie spokojnie usiąść i słuchać. Because the saints up there don't want you to talk, they just want you to listen to them. Bo ci święci, którzy tam są, nie chcą, żebyś mówił, chcą, żebyś słuchał tego, co oni mówią. And it is certainly very enjoyable. I naprawdę jest to czas bardzo mile spędzany tam, radosny. Today we're going to have a look at Luke chapter 15. Dzisiaj popatrzymy na 15 rozdział Ewangelii Łukasza. And I'm sure you have looked at that chapter many, many times over. Jestem pewien, że wy znacie ten rozdział dobrze, bo czytaliście go już wiele, wiele razy. It is the sheep. Jest mowa tutaj o owcy. The coin. O groszu zgubionym. The son. I o synu. Which one of these are you? I pytanie brzmi, którą z tych rzeczy jesteś ty? Before we get into our little study, just let's bow our heads in prayer. I zanim przejdziemy do naszego studium, skłonimy czoła do modlitwy. Father God, we thank you for this beautiful Sabbath day. Ojcze w niebie, dziękujemy ci za ten piękny dzień sabatu. We thank you for the privilege that we are able to come and sit at your footstool. Dziękujemy ci za przywilej przyjścia, przychodzenia tutaj na to miejsce i siedzenia u twoich stóp. Pray that you would give us wisdom and knowledge and understanding of the scriptures. Proszę, abyś dał nam mądrość i zrozumienie słowa twego. We pray this in Jesus' worthy and precious name. Prosimy o to w drogocennym imieniu. Amen. Jezusa Chrystusa. Amen. In Luke chapter 15, and what I'm going to do is read from verse 1 to 7, and then I'll get my brother here to read from the Polish Bible, and then we'll get the story as we go along. Is that okay? Yes, sounds good. I ja odczytam najpierw pierwsze 7 tekstów po angielsku, a następnie przeczytam je po polsku.
Jesus is sitting and talking to a mixed audience. I want you to get that picture in your mind as we go down this road. Chcę, żebyśmy sobie wyobrazili, że Jezus znajduje się przed grupą ludzi, która jest, składa się z różnych osobistości, osób, różnych osób, z różnego pochodzenia. He's talking to the normal people that he meets and he encounters in his daily ministry. I rozmawia, przemawia do ludzi, których normalnie w swoim codziennym życiu i jego służbie napotyka. There are women in his audience. I wśród tych ludzi są oczywiście kobiety. And there's the Pharisees, the Sadducees, and all those learned people that know everything. I są wśród nich również Sadyceusze, Farzeusze i wszyscy ci nauczeni w Piśmie, którzy wiedzą wszystko. And so starting off in verse 1 it says, Then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and the scribes complained, saying, This man receives sinners and eats with them. So he spoke this parable to them, saying, The tax collector and the sinner. Sorry. In verse 4, what man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does he not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? Then when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Then when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. I say to you, likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than the 99 just persons who need no repentance. Czytam od pierwszego wiersza, 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Farzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Here Jesus is talking to the people of his days, and he is saying to them, if a man had 100 sheep and he loses one, would he not go and find that one sheep? Jezus przemawia do ludzi, z którymi normalnie się spotyka każdego dnia i mówi, kto z was... That sentence was a bit too long. Sorry. Mówi, kto z was, mając 99, 100 owiec i zgubi jedną, i niestety, ale nie dosłuchałem do końca. Normally, if a person... Chodzi o to, że po prostu jedna owca została zgubiona. Normally, if a person had 100 or plus sheep... Normalnie, jeżeli osoba jakaś miała, ktoś miał 100 czy więcej owiec, he would be a fairly wealthy person. Uważany byłby za człowieka, który jest dosyć bogaty. And so he would employ a shepherd to look after his sheep. A więc on zatrudniłby na pewno jakiegoś pasterza, który troszczyłby się o to stado. And so Jesus is sharing this parable because the shepherd that is employed gives his heart and soul. A więc Jezus opowiada tą przypowieść, dlatego że
pasterz wkłada w tą swoją pracę całe serce i swoją duszę. And so when he goes for his job interview, a więc gdy idzie na spotkanie, na rozmowę w sprawie swojej pracy, as a shepherd, jako pasterz, and I see a few of you smiling, but if you had 100 sheep, you're not just going to give your sheep to anybody. I oczywiście widzę, że uśmiechacie się, bo gdy macie ponad 100 owiec, to nie powierzycie im byle komu. You're going to want to know the qualifications, you want to know the quality of the man, the character of the person. Chcecie wiedzieć wszystko o tym człowieku, jego kwalifikacje, jego charakter, jego zdolności i tak dalej. And so the shepherd takes his job very seriously. A więc mówi się, uważamy, że ten pasterz bierze swoją pracę bardzo serio. And so the parable tells us there that one of the sheep got lost. A więc przypowieść ta mówi nam, że jedna z tych owiec została zgubiona, zgubiła się. I know you've read this story many times. Wiem, że czytaliście tą historię już wiele razy. Have you ever sat and thought, did the sheep know that it was lost? Ale pytanie, które może jest warte postawienia, to czy ta owca wiedziała, że ona się zgubiła? Could be, couldn't it? Może tak. And as it ate the juicy grass that was on the hillside, i gdy tak sobie podjadała tą soczystą trawę na wzgórzach, it just went further and further and further away. To oddalała się coraz bardziej od reszty. Not realizing how far it was from the main herd. Nie zdając sobie z tego sprawy, jak daleko już jest od stada. And then when it realized it was lost, i wtedy, gdy zdała sobie sprawę, że jest zgubiona, didn't know how to come home. Nie wiedziała, jak wrócić z powrotem do domu. How many of us? Don't put your hands up. Nie podnośmy ręki do góry, ale jak wielu z nas in our Christian walk with God, w naszym chrześcijańskim chodzeniu z Bogiem, we are so busy in the activities around us, eating the grass and doing whatever we are doing. Jesteśmy tak zajęci tym, co robimy w przenośni, jedząc tą trawę na that we don't realize we are lost. Że nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy po prostu zgubieni, zgubiliśmy się. We're in the church, we're in the flock, we're part of the flock, but yet we are lost. Jesteśmy w kościele, jesteśmy częścią stada, ale jesteśmy zgubieni często. We need to look at ourselves in today's life. Musimy popatrzeć na samych siebie w dzisiejszym życiu. I believe with all my heart that everyone sitting here believes that Jesus is coming soon. Ja wierzę, że każdy z nas w swoim sercu odczuwa, że Jezus wkrótce przyjdzie. But are we ready to meet him when he comes? Ale czy jesteśmy gotowi, żeby spotkać się z nim, gdy on przybędzie? You understand that, friends? We can all be collectively together in that group. Możemy być razem kolektywnie w tej wielkiej grupie. But are we ready to meet the Master? Ale czy jesteśmy gotowi na spotkanie Mistrza? And I'm so glad that we have such a good shepherd named Jesus. I ja tak cieszę się z tego, że mamy takiego dobrego pasterza, którego imię brzmi Jezus. That he left the 99. Że zostawia on te 99 owiec. And came to save this one planet. I przychodzi, żeby zbawić tą jedną, zostawia 99 planet, można powiedzieć, i przychodzi, żeby zbawić tą jedną planetę. That rebelled and turned against him. Która zbuntowała się przeciwko niemu. How do we know that? Skąd wiemy to? Because when you look at the book of Job and you read the first chapter starting from verse 6 in the book of Job. Ponieważ gdy studiujemy Księgę Joba i czytamy od szóstego tekstu właśnie w tym pierwszym rozdziale, it says the sons of God came and they had a
General Conference meeting. Czytamy, że zebrali się synowie Boży i mieli generalną konferencję. And who came along? The devil. Kto przybył na to spotkanie również? Szatan. And Jesus said to him, "Where have you come from?" Jezus mówi do niego, skąd przychodzisz? From planet Earth, from down here. I ten odpowiada, tam z ziemi przychodzę. Roaming to and fro on this earth. I chodząc tak po całej ziemi, tu i tam. See, friends, the other planets out there in the universe that God has created, nothing like what Hollywood puts on the silver screen. Te inne planety, które tam Bóg w przestrzeni kosmicznej stworzył, nie są niczym takim, jak przedstawia nam to często Hollywood. They put up on their silver screens horrible-looking people. You know, I don't know why people waste their money going to look at something so horrible. Hollywood przedstawia tych mieszkańców innych planet jako jakieś strasznie wyglądające istoty. Ja nie wyobrażam sobie, dlaczego ludzie chodzą do kin i wydają pieniądze, żeby oglądać takie rzeczy. And Jesus left the coats of heaven. A Jezus zostawił niebieski dwór. To came to seek and to save that which was lost. I przyszedł na tą ziemię, aby szukać i zbawić tego, kto zginął. And he tells us that when he found it, he put it on his shoulders. Jest powiedziane, że gdy znalazł tą zgubioną owcę, to kładzie ją na swoje ramiona. And he came home, he called his friends, his neighbors. I przybywa do domu i zwołuje swoich przyjaciół i sąsiadów. And he said, "Let's rejoice, for I have found my sheep." I krzyczy do nich, mówi do nich, radujmy się, ponieważ znalazłem swoją zgubioną owcę. He didn't tell the sheep, "You naughty sheep." Nie mówi do owcy, ty wstrętna owco. You wandered away and caused me so much stress. Odeszłaś od stada i spowodowałaś, że miałem tyle problemu i stresu przez ciebie. It says that he put it on his shoulders with love. Jest powiedziane, że z miłością położył ją na swoje ramiona. I'm sure the sheep was frightened. It was afraid. And the shepherd gave it the assurance. Jestem pewien, że owca czuła się zgubiona i przestraszona. I ten, kto ją znalazł, ten pasterz, zapewniał ją o swojej miłości. Friends, that is the assurance that God gives to each one of us. To jest zapewnienie, przyjaciele, które Jezus daje każdemu z nas. The devil tells us that you have sinned, you have done wrong, you are no good, you are absolutely hopeless, and God is going to punish you. Diabeł mówi nam, że jesteśmy, że popełniliśmy wszystkie najgorsze rzeczy i że jesteśmy tylko godni kary. Absolutely, positively false. To jest absolutnie i kategorycznie fałszywe. Because Jesus came to save you and to save me. Ponieważ Jezus przyszedł na tę ziemię po to, żeby zbawić ciebie i mnie. And at the end, God is going to destroy. I w końcu Bóg zniszczy Satan and sin. Szatana i grzech. Not you and me, friends. Nie ciebie i mnie, przyjaciele. Because the Bible tells us in John 3, 16 and 17. Ponieważ Biblia mówi nam w Ewangelii Jana w rozdziale 3, 16 i 17. For God so loved the world. Że Bóg tak ukochał świat. That he gave his only begotten son. Że dał swojego jednorodzonego syna. So how can God condemn you, my friends? A więc jak Bóg może potępić nas? In verse 17 it says, for God sent not his son to condemn. Ponieważ tekst 17 mówi, że nie posłał swojego syna, aby potępił świat. But to seek and to save. Ale żeby znaleźć tych, którzy potrzebują pomocy i zbawić ich.
So whenever the devil tells you that you are wrong, you're bad, you're hopeless. Ponieważ i dlatego za każdym razem, gdy diabeł mówi, że jesteś niedobry, że jesteś beznadziejny. Absolutely, I'm guilty. To podnosimy rękę, mówimy tak. I am guilty because he is my partner in crime. Ponieważ on jest moim partnerem w tym przestępstwie. Because he has tempted me, he has cheated me, he has deceived me. Ponieważ on mnie oszukał, on mnie zwiódł. And he has caused me to go down the road that I have gone down, and you too. I on spowodował, że ja wszedłem na tą drogę, która jest niewłaściwa. I ty też. And so never, never argue with the devil. A więc nigdy, nigdy nie próbujmy argumentować czy sprzeczać się z szatanem, z diabłem. Do what Jesus did. Zróbmy to, co Jezus uczynił. Use the scriptures. Użyjmy Słowa Bożego. It is written. Powiedział, jest napisane. Man shall not live by bread alone. Bo człowiek nie żyje samym chlebem. But by every word that proceeds or comes from the mouth of God. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. And so when you challenge the devil with God's word, friends, you can send him on his push bike into the sunset. I gdy rzucimy wyzwanie szatanowi w postaci Słowa Bożego, odpowiemy mu przez Słowo Boże, to odsyłamy szatana. Let's go back to your Bible in Luke chapter 15 and we're going to look at verses 8 and 10 with the coin. I następnie przejdziemy do następnej przypowieści zapisanej również w tym samym rozdziale od 8 do 10 tekstu. Or what woman having 10 silver coins, if she loses one, does not light a lamp and sweeps the house and searches carefully until she finds it? And then, when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the piece which I have lost." Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. 15 rozdział, 8 do 10. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Ladies, this is for you. Panie, teraz jest mowa do was. If you've lost a very valuable coin. Gdybyście zgubiły bardzo drogocenną monetę. Taken you a long time to earn it, to save for it, whatever it might be, I don't know. But you think in your mind what I'm trying to think about, ladies. Ale wyobraźcie sobie, że bardzo długo musiałyście oszczędzać, pracować na tą monetę po to, żeby ją sobie kupić i mieć. And so when you do a stock check of your valuables, you realize that there is a coin, a very valuable coin, missing. I gdy któregoś dnia sprawdzacie wszystkie swoje drogocenne posiadłości, to co macie, jakieś biżuterie i tak dalej, zdajecie sobie nagle sprawę, że ta drogocenna moneta została zgubiona. How many ladies would say, "Ah, don't worry about it, just a coin." Ile kobiet powiedziałoby, a to nic takiego, no po prostu została zgubiona jakaś moneta. Or would you do what this lady did in the scriptures? And said that she lit a lamp, albo a broom. Czy może jednak zrobiłybyście to, co jest napisane tutaj właśnie w tej przypowieści? Wzięłybyście jakąś lampę i miotłę? The Bible tells us that the woman represents the church. Biblia mówi nam, że ta, że niewiasta reprezentuje Kościół. And as a church, anything that is lost needs to be found.
I jeśli chodzi o Kościół, to Kościół powinien tak podchodzić do ludzi, że cokolwiek jest zgubione, powinno być odnajdywane. Might have a church member hasn't come to church for a long time. Może znajduje się w kościele jakiś wyznawca, który przez długi czas już nie przychodzi do kościoła. Ah, that's the pastor's job. Let him go and look after her. Czy mówimy, a to jest rola pastora, niech on się tym zajmie. That's the senior elder's job. Let him go and knock to, on the door. To jest rola starszego zboru, niech on się tym o to troszczy. Jesus uses this illustration as the woman which represents the church. Jezus używa tej przypowieści, mówiąc o kobiecie, która reprezentuje Kościół. That includes all of us. To oznacza nas wszystkich. True or false? Czy to jest prawda, czy nie? Okay. From the pastor all the way down includes us. Od pastora poprzez całą wszystkie po prostu poziomy aż do nas. And there is great rejoicing in heaven, friends. I w niebie panuje wielka radość. When one sinner returns. Gdy jeden grzesznik wraca z powrotem do Boga. I'm sure there is great joy in this church when a church member of yours that you haven't seen for a long time returns back to your church. Wierzę również, że w tym kościele, gdy osoba, która przez długi czas była poza kościołem, wraca do niego z powrotem, to wszyscy cieszymy się bardzo z tego. I know there is joy in my church as a pastor when people come back and some of them get rebaptized. Ja wiem, że w moim kościele jako pastor bardzo cieszymy się z tego, gdy ktoś wraca z powrotem i nawet ponownie przyjmuje chrzest. And I'm sure that all pastors and all churches understand this part of the scriptures. Ja jestem pewien, że wszyscy pastorzy we wszystkich naszych kościołach rozumieją doskonale tę przypowieść. Friends, I would encourage each one of you. I chciałbym zachęcić każdego z was. That in your daily prayer, in your daily communications with God, abyśmy każdego dnia w naszych codziennych modlitwach i w naszej komunikacji z Bogiem, that you would ask God to lay on your heart, prosili Boga, aby na nasze serce włożył a name of a person or a person that you don't even to know. Imię, nazwisko osoby, której może nawet nie znacie. That somehow, some way, the Holy Spirit will connect you and this person together. Żeby połączył Duch Święty tą osobę w jakiś sposób z tobą. You know, the Bible tells us there's plenty of room. Jesus says, "In my Father's house are many mansions." Biblia mówi, że jest dużo miejsca. Jezus powiedział, że w moim w domu mego ojca jest wiele mieszkań. In John 14, and he says, "And if I go and prepare a place for you, I will come again." Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi, że gdy przyjdę i przygotuję miejsce dla was, przyjdę z powrotem. And so he's going to come again, and we want to be with God's people, we want to be with our families, with our friends, and with our loved ones. I gdy on przyjdzie z powrotem, chcemy być razem z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. I'm sure everyone sitting here. Jestem pewien, że każdy z nas siedzący tutaj has a family member, a friend. Ma członka rodziny, przyjaciela. That you are praying for. O którego się modlimy. And asking God to turn them around and bring them home. O których prosimy, aby Bóg pomógł im przyjść z powrotem do domu. We need to be committed to God. Musimy być oddani sprawie, oddani sprawie Bożej. And He will be committed to you. I wtedy on również zobowiąże się do współdziałania z nami. The dialogue changes and it goes down to verse 11, talking about the lost son. Dialog zmienia się i teraz przechodzimy do tekstu 11, przypowieść o synu marnotrawnym, zgubionym. I'm going to read three verses at a time, because this is a fairly lengthy
part of it, and then we will explain it as best as we can. Ponieważ jest to dosyć długa przypowieść, będę czytał trzy teksty, po trzy teksty, po prostu. Starting in verse 11, it says, "Then he said, 'A certain man had two sons, and the youngest of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fall to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the young son gathered all together, journeyed to a far country, and there squandered or wasted his money in prodigal living." Od tekstu 11 czytam. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. The parable of the prodigal son is the most beloved parable that Jesus ever told. Przypowieść o synu marnotrawnym jest najbardziej ulubioną przypowieścią kiedykolwiek ze wszystkich przypowieści, które Chrystus przedstawił nam. Because it takes in the lost sheep. Because it takes in the lost coin. And it takes in the lost son. Ponieważ zawiera zgubioną owcę, zawiera zgubiony grosz i zawiera również zgubionego syna. And so it tells us here that this young boy goes to his father, unthinkable in those days. I widzimy tutaj sytuację, która w tamtych czasach jest po prostu nie do pomyślenia. Give to me what is mine. Idzie do ojca i mówi, daj mi, co jest moje. Totally disrespecting his father. Bez okazania jakiegokolwiek respektu dla swojego ojca. Normally those things happen after the father had passed away. Normalnie to ma miejsce po śmierci ojca. And here he is telling his father, give to me that which belongs to me. A tutaj ten syn mówi do ojca, daj mi to, co mi się należy. Come with me in your minds, perhaps where they lived in a very central place. Pomyślmy o tym, jak to mogło wyglądać. Prawdopodobnie żyli w jakimś jednym centralnym miejscu. On the countryside, and many travelers would come past their property. Gdzieś po prostu z dala, ale w miejscu, gdzie było może wiele dróg handlowych i dosyć duży ruch był. And I'm sure the father was a very generous man and he would allow some of the travelers to camp on their farm property. I ojciec był prawdopodobnie bardzo hojnym człowiekiem i pozwolił wielu z tych, którzy przejeżdżali tamtędy, jak gdyby rozbijać namioty na swoim terenie. And I'm sure at night they would have campfires and people would sit down there and tell stories, different travelers from different parts of the country and perhaps outside of their country, they would share stories. I mogłoby to tak wyglądać, że excuse me, że wieczorami ci wędrowcy rozbijali po prostu swoje namioty, palili ognisko i opowiadali historie ze swoich krajów. And I'm sure the young man would have heard stories that, man, beyond those hills, way out the other side, is a much better place than this old farmhouse. I na pewno ten młody człowiek, słuchając tych historii, wyobrażał sobie, że tam gdzieś za górami jest o wiele przyjemniej, o wiele ciekawiej. You have to look after the cattle, you know, the goats and the sheep and all those things, and what a boring life. A tutaj na farmie musi się martwić o te wszystkie owce i stada bydła i tak dalej. Co za nudne życie. And I'm sure at night the young lad would be thinking of all these stories that were told to him by various travelers
that came through the property. Wyobrażam sobie, że wieczorami ten młody chłopak rozmyślał nad wieloma tymi historiami, które były, które słyszał może od tych wędrowców, którzy przybywali do ich posiadłości. And so one morning at breakfast, a więc jednego dnia w czasie śniadania, he plucked up enough courage, zebrał się na odwagę, and said, "Dad, mówi, I got something to tell you." Tato, mam ci coś do zakomunikowania. I am tired of living on this farm. Ja już mam dość tego, tej pracy i życia na tej farmie. Look after the goats and the sheep and the cattle and all these things. I've had enough. Muszę się troszczyć o te kozy, owce i całe bydło. Mam tego wszystkiego już dość. I've heard stories about a beautiful place beyond those hills, beyond those mountains. Słyszałem historię o pięknych miejscach, które są tam za tymi górami, za tymi wzgórzami. So give to me that which belongs to me. A więc daj mi to, co mi się należy. Thank you very much. Dziękuję bardzo. And I'll be gone in no time. I ja niedługo wybywam stąd. And so the father divides his property and gives him a quarter or one third of that which belonged to him. A więc ojciec dzieli posiadłość na trzy części i daje mu jego część. Because when we look at Deuteronomy chapter 21 and in verse 17, ponieważ gdy patrzymy na piątą księgę Mojżeszową 21:17, it tells us there that according to their customs in those days, że jest tam napisane, że według zwyczajów, które panowały w tamtych czasach, that the oldest son got double, he got twice the amount of what belonged to them as the elder boy. Że jest tam napisane, że najstarszy syn dostaje podwójną część spadku. So he took one third. A więc on bierze jedną trzecią. I'm sure he'd have taken it in cash. Być może w postaci gotówki. I couldn't see him herding goats and sheep down the highway. Na pewno nie wziął tej posiadłości w postaci swoich owiec i kozów i nie pędził ich gdzieś tam drogą. And so off he went. A więc wychodzi z domu, wyjeżdża. Think here, friends. Wyobraźcie sobie, przyjaciele. We come to God. My przychodzimy do Boga. And we tell God, that's it, I've had enough. I mówimy do Boga, Boże, Panie Boże, mamy, już nam wystarczy tego, już mamy dość tego. I am going to go and live in the world and I'm going to enjoy myself and see how it is like and just maybe I might come back. Pomieszkam sobie w świecie, zobaczę jak tam jest i być może wrócę z powrotem. I know many people have done that, friends. Ja wiem, że wiele ludzi tak właśnie postąpiło. And yet God has never, never been angry with them. I Bóg nigdy, nigdy nie gniewał się na ludzi, którzy tak postąpili. Because he's always there with open arms. Ponieważ on zawsze jest to welcome us back home. Przygotowany z otwartymi ramionami, aby ich z powrotem przywitać w domu. The latter part of the story tells us that. I następna właśnie część tej historii mówi nam o tym. And it tells us there from verse 14 down to 16. I jest to napisane w tekstach od 14 dalej do 16. It says, but when he had spent all, there arose a great famine in the land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to the citizen of that country, and he sent him into his farm to feed swine, and he would gladly have filled his belly with the pods that the swines ate, and no one gave him anything. 14 do 16. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie,
lecz nikt mu nie dawał. The Bible teaches us, friends, that one day there is going to be a famine. Biblia mówi nam, że któregoś dnia nastanie głód. A famine for God's word. Głód Słowa Bożego. People are now running to and fro, doing whatever they want to do. Ludzie dzisiaj żyją w tym świecie, robiąc cokolwiek im przyjdzie na myśl. Enjoying themselves. Po prostu cieszą się z życia. But one day, friends, in Revelation chapter 22. Ale w Ewangelii, w Objawieniu 22 rozdziale. Jesus says, "He that is filthy, let him be filthy still." Jezus mówi, że ci, którzy są grzeszni, niech dalej będą grzeszni. Ci, którzy są sprawiedliwi, niech będą bardziej sprawiedliwi. Probation will have closed. I czas łaski zakończy się. Hasn't closed yet. Jeszcze się nie zakończył w tej chwili, but it will. Ale niedługo to nastąpi. And this young man went out to feed swines. I ten młody człowiek wyszedł z domu po to, żeby po prostu opiekować się czy troszczyć się o świnie, paść świnie. A Jewish boy, chłopiec pochodzenia żydowskiego, into the fields feeding swine. Can you imagine that? Idzie, aby w polu paść świnie. Możecie sobie to wyobrazić? In the same way, friends, the devil will do the same to you and me if we wander away from God. If we tell God, give me what is mine, thank you, goodbye, adios, see you later. I to samo może również uczynić z nami szatan. The devil will grind you into the ground as he did with this boy. I szatan po prostu wgniecie cię w ziemię, tak samo jak zrobił to z tym młodym chłopakiem. Nobody gave him to eat. Nikt mu nie dał nawet jedzenia tego. He was in need of food and he was now competing with the swines. On potrzebował jedzenia i teraz nawet współzawodniczył ze świniami. And he was willing to eat their food. I był przygotowany na to, żeby nawet jeść to, co świnie jedzą, omłot. The problem he had with that food was that he could not digest that food. Problem był w tym, że on nie mógł tego pokarmu strawić. And so the problem with this young boy, this Jewish boy. A więc problem z tym w przypadku tego młodego żydowskiego chłopaka. Comes back to his senses, and we're going to read part of it in 17, 18, and 19 of Luke chapter 15. Zauważamy, że w końcu doszedł do swoich do właściwego zrozumienia i to znajdujemy w następnych trzech tekstach. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants.'" A wejrzawszy w siebie rzekł: "Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich." When he came to himself, when he came to his senses, how many times do we come to our senses when it comes to us and God? Jak często my wglądamy w siebie, jak tu jest napisane, jeśli chodzi o nasze układy pomiędzy nami a Bogiem? I am now going to switch from the physical food to the spiritual food. Ja teraz chcę przenieść się od żywności fizycznej do duchowej. How many hired servants my father has and plenty of bread to eat. Jak wielu
najemników ma mój ojciec i jak wiele mają chleba. Remember, Jesus tells the devil, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Pamiętamy, że Jezus powiedział, że człowiek nie będzie żył jedynie chlebem, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. He is looking at that aspect of it. Here is a Jewish boy. I on patrzy teraz na ten aspekt całej sprawy. I tutaj mamy właśnie chłopca, który jest Żydem. Now competing with the world for food. Który po prostu jak gdyby współzawodniczy z tym światem, jeśli chodzi o jedzenie, o pokarm. But he can't eat that food because he knows that that food is not good for him. Ponieważ, ale on nie może spożywać tego pokarmu, który świat oferuje, ponieważ wie, że nie jest to właściwe. And so he says, I will go and tell my father to make me one of his servants. A więc mówi, że pójdę i powiem mojemu ojcu, żeby mnie uczynił po prostu jednym ze swoich sług, najemników. I have sinned against heaven and against you. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. And am no more worthy to be called your son. I nie jestem więcej godzien być nazywany twoim synem. Let's look at the next two verses, 20 and 21. Popatrzmy na dwa następne teksty, 20 i 21. This is the part that Jesus loved very much as he shared this parable. To jest ta część, którą Jezus opowiadał z takim przejęciem. It says there, and he arose and came to his father, but whilst he was still a great way off, his father saw him and had compassion on him, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to the father, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. 20 i 21. Wstał i poszedł do ojca swojego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Remember I told you before, the devil tries to tell you and me that you are naughty, you have sinned, you have rebelled against God. Pamiętacie, że przedtem powiedziałem wam, że diabeł próbuje nam wmówić, że jesteśmy grzeszni, niedobrzy, że grzeszymy przeciwko Bogu. And here it says that whilst he was still a long way away, a tu jest powiedziane, że jeszcze gdy był daleko, his father saw him, jego ojciec zobaczył go, had compassion on him, współczucie wzbudziło się w jego sercu, ran to him and embraced him. Użalił się go, pobiegł do niego i objął go. See, friends, you can say that to the devil with absolute certainty. I to możemy powiedzieć diabłu z całkowitą pewnością. Yes, I have sinned, I have rebelled against God. Tak, zgrzeszyłem i zbuntowałem się przeciwko Bogu. But Jesus still loves me. Ale Jezus w dalszym ciągu mnie kocha. And he died to save me. I umarł po to, żeby mnie zbawić. Never ever let the devil convince you that God doesn't love you. Nigdy nie pozwólcie, aby diabeł przekonał was, że Bóg nie kocha was. You can make a U-turn anytime in your life, friends, if God forbid you are traveling down that road. Jeżeli w życiu kiedykolwiek idziemy tą właśnie niewłaściwą drogą, to Bóg pozwala nam zrobić zawrót, tak zwany U-turn po angielsku. In verse 22 and 24 tells us, 22, 3 and 4 tells us this. I teksty 23, 22, 23 i 24 mówią nam właśnie o tym. But the father said to his servants, bring out the best robe and put on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and cut it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. 22 do 24. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go.
Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi jego. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. The father said to the servant, Jezus, czy raczej ojciec, powiedział do swoich sług, bring the best robe. Przynieście najlepszą szatę. What better robe can we have than the robe of Jesus Christ? Jaką lepszą szatę możemy mieć niż samego Jezusa Chrystusa? As we stand in our tattered, torn-smelling clothes of sin. Gdy stoimy w grzesznej szacie grzechu, picture this judgment scene before the throne of grace. Wyobraźmy sobie scenę sądu przed obliczem Bożym. And God the Father is sitting on his throne. Bóg Ojciec siedzi na tronie. And you are down there. I tam ty stoisz. And the devil is pointing his finger at you and saying, you are a sinner. You have done wrong. You have no entitlement to this kingdom. I szatan mówi, ty jesteś grzesznikiem. Ty zgrzeszyłeś, jesteś niedobry i nie masz żadnego prawa do tego królestwa. And Jesus takes off his robe. A Jezus zdejmuje swoją szatę. And he puts it on you. I nakłada na ciebie. And he tells his father, save my nail-pierced hands. I mówi swojemu ojcu, popatrz na moje przebite dłonie. I went to Calvary for you. Ja poszedłem na krzyż Kalwarii za ciebie. And the apostle Paul tells us, now there is no condemnation in you. I apostoł Paweł dlatego mówi, dlatego nie ma potępienia dla nas. I praise God for that, isn't it? I dziękuję Bogu za to. And the father says, bring a ring and put it on his finger. I ojciec mówi, dajcie też pierścień na jego rękę. Give him back his authority as my son. Dajcie mu taki autorytet, jaki tylko przysługuje mojemu synowi. And put sandals on his feet. I nałóżcie sandały na jego stopy. In those days the servants never wore sandals. W tamtych czasach słudzy nigdy nie nosili sandałów. And Jesus is telling the story and he is saying he has been reinstated. A robe is put on him, a ring is put on his finger and sandals on his feet. Jezus mówi przez to, co powiedział, że jemu zostały przywrócone wszystkie prawa, szata, pierścień i sandały. In verse 25, 6, 7 and 8 we read this. Od 25 do 28 teraz czytamy. Now his oldest son was in the field and had come and drew near to the house and heard music and dancing. So he called one of the servants and asked, what does these things mean? And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf, but he was angry and would not go in. Therefore the father came out and pleaded with him. Od 25 tekstu, starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywołał jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Here Jesus is now directing this part to the Pharisees. I tutaj w tym momencie Jezus jak gdyby kieruje tę część przypowieści do faryzeuszy. The Pharisees didn't like the sinners coming and seeking repentance and receiving the forgiveness of Jesus. Faryzeusze nie zgadzali się i nie lubili tego przesłania o grzesznikach wracających z powrotem i przyjmujących przebaczenie.
The Pharisees accused Jesus and said, "This man sits and eats and associates with sinners." To faryzeusze właśnie powiedzieli, że ten człowiek siedzi z grzesznikami, przyjmuje ich i jada z nimi. And when one returns, they are very angry. I don't know how you can be that way if you have a relationship with God and somebody comes back to Jesus, that you are angry because they have come back. Ja nie wyobrażam sobie, jak to może być, że gdy ktoś wraca z powrotem do Chrystusa, że ktoś może być rozgniewany z tego powodu. The Father wanted to share this joy with everybody that his son had come home. Ojciec chciał dzielić się swoją radością ze wszystkimi z powodu tego, że jego syn wrócił z powrotem do domu. He was alive. Conditionally, he wasn't too good. I był żywy. I tak, jeśli chodzi o jego stan, no to nie wyglądało wszystko bardzo dobrze. His clothes tattered and smelling. Jego ubranie było poszarpane i śmierdzące. But yet his father was delighted. He put his arms around him. Ojciec cieszył się z jego powrotu. Jest powiedziane, że rzucił mu się na szyję. Before he put the robe on him. Zanim założył szatę na niego. Understand that, friends? Czy to nam coś mówi? God is not ashamed of you and me. To nam mówi, że Bóg nie wstydzi się ciebie i mnie. And he puts his arms, his loving arms around you and me and said, "I am so glad you have come home." Zarzuca swoje ręce i obejmuje nas i mówi, że tak cieszę się bardzo, że wróciłeś z powrotem. And so in 29 and 30 we read this part. I w tekstach 29 i 30 czytamy następujące słowa. So he answered and said to his son, "Lo, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandments at any time, and yet you never gave me a young goat that I might marry with my friends. But as soon as this son of yours comes, who has devoured your livelihood with harlots, you kill the fatted calf for him." Ten zaś odrzekł ojcu: "Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele." What the older brother was saying, i co chciał ten starszy syn powiedzieć, was true. To była prawda. And what you have to understand, friends, that the devil mixes truth with error. I tu jest pokazane nam, że diabeł miesza prawdę z kłamstwem. He never speaks the truth. Nigdy nie mówi prawdy. But he mixes it to confuse you. Ale miesza ją z kłamstwem po to, żeby nam zamieszać w głowie. And he makes the falseness, the lies, the deceit sound so real when he mixes truth with it. I powoduje, że po prostu powstaje w nas zamieszanie. Yes, the young boy went out and squandered and wasted. To jest prawda, że ten młody chłopak wyszedł z domu i roztrwonił swoją majętność. Associated with people that he should not have associated with. I kolegował się z ludźmi, z którymi może nie powinien. Said and done things that were wrong. I zrobił rzeczy, które były oczywiście niewłaściwe. And yet the father had compassion on him. A jednak ojciec miał tyle współczucia dla niego. My friends, I can assure you that one day when Jesus comes, mogę was zapewnić, drodzy przyjaciele, że któregoś dnia, gdy Jezus przyjdzie,
That every knee and every tongue will confess. Że wtedy każde kolano i każdy język wyzna. In Philippians chapter 2, that Jesus Christ is Lord. Do Filipensów jest napisane, że Jezus Chrystus jest Panem. And friends, I'm looking for that wonderful day when we will meet with Jesus face to face. Ja, drodzy przyjaciele, czekam na ten dzień, gdy będziemy mogli spotkać się z Jezusem twarzą w twarz. Food for thought when you go home this afternoon. I to jest coś do przemyślenia, gdy będziemy dzisiaj w domu. What will you tell Jesus when you see him face to face? Co powiemy Jezusowi, gdy spotkamy się z nim twarzą w twarz? Think of it. Pomyślmy o tym. As you ask yourself, what will I tell Jesus? Gdy będziemy zastanawiać się, co powiem Jezusowi? When I see him face to face. Gdy zobaczę go twarzą w twarz. I'm going to tell him thank you for saving a wretched man like me. Ja jemu powiem dziękuję, że zbawiłeś tak grzesznego człowieka jak ja. Go in peace and may God be with you. Idźcie w pokoju i niech was Bóg błogosławi. Divine God, drogi Boże, we thank you that we have Jesus that continues to lead us. Dziękujemy za to, że mamy Jezusa, który w dalszym ciągu prowadzi nas. Through and by the power of the Holy Spirit. Przez i dzięki mocy Ducha Świętego. Pray, Father God, that we will always be faithful to you. Modlę się o to, nasz Ojcze, abyśmy byli zawsze wierni Tobie. That we will always respond and open our hearts to the Holy Spirit. Żebyśmy zawsze otwierali nasze serca na działanie Ducha Świętego. That ye, though I walk through the valley of the shadow of death, i chociaż byśmy chodzili doliną cienia śmierci, I shall fear no evil, to nie będziemy obawiać się złego. And though you lead me through the waters of Jordan, i chociaż będziesz przeprowadzał nas przez wody Jordanu, that I will be cleansed with the holiness and the righteousness of Jesus Christ. Wierzę, że będę korzystał ze sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Bless each head that is bowed here today. Proszę błogosław każdą głowę, która jest schylona teraz. Our families and our loved ones. Nasze rodziny i naszych bliskich. And grant to each one of us a place in your eternal kingdom. I prosimy, daj każdemu z nas miejsce w Twoim królestwie, które nadchodzi. We ask in Jesus' name. Amen. Prosimy o to. Amen.